Radio M 107,6 FM. Rozmowa poranka. Dziś naszym gościem w rozmowie poranka jest dr Andrzej Schneider, dyrektor oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie dyrektorze, będziemy rozmawiać o 40. rocznicy powstania Solidarności, o setnej rocznicy wybuchu II Powstania Śląskiego, ale zanim o tym, to ja mam pytanie do pana jako do historyka. Łatwiej się ocenia wydarzenia z perspektywy 50, 100 czy 40 lat, czy z perspektywy na przykład 10 czy 20? Każda z tych perspektyw jest potrzebna. Ta krótsza historykowi jest pomocna, ponieważ może jeszcze posilać relacją świadków. Ta dłuższa, ponieważ uwalnia historyka od takich sporów natury bardziej emocjonalnej niż faktograficznej. Ale w tym momencie już jest się skazanym tylko na dokumenty, na jakieś źródła pisane. Jedna i druga jest tak naprawdę bardzo pomocna i potrzebna. Nie powinniśmy w każdym razie odczekiwać jakiegoś, jakby to powiedzieć, dłuższego dystansu, żeby podjąć badania nad jakimś historycznym wydarzeniem. A nie ma pan trochę wrażenia, że im dalej od tego momentu powstania Solidarności, tym te emocje bardziej rosną, że powinny właśnie trochę tak wygaszać się i powinniśmy to trochę bardziej na spokojnie brać? Ja uważam osobiście, że to dobry objaw naszego życia społecznego. Jeśli tamte wydarzenia historyczne budzą emocje, bo to znaczy, że to dziedzictwo tamtych wydarzeń, ta spuścizna ciągle nas obchodzi po prostu. A jak pan, bo może nie wszyscy wiedzą, a tym, którzy wiedzą, to tylko przypomnę, był pan najmłodszym internowanym w stanie wojennym. Miał pan zaledwie 17 lat, ale to się nie zaczęło tak, że stan wojenny i te działania przyszły, tylko te działania były już wcześniej. To te właśnie porozumienia sierpniowe spowodowały zaangażowanie, czy to się już też wcześniej toczyło? Jak podchodziliście z kolegami, koleżankami do tych wydarzeń? Moje zaangażowanie, którego skutkiem było internowanie, miało miejsce już w warunkach stanu wojennego. Zimą w styczniu, lutym 1982 roku. Do tego momentu ja po pierwsze byłem, mówiąc wprost, smarkaczem i żadnej szansy na zaangażowanie się w ruch Solidarności nie miałem. Pamiętam natomiast doskonale, że te wydarzenia były w naszym kręgu kolegów w szkole bardzo żywo dyskutowane. Potrafiliśmy się naprawdę poważnie o to pokłócić. I tak się złożyło, że sierpień 1980 roku to był moment, w którym ja zaczynałem szkołę średnią. Czyli taki ważny moment dla każdego ucznia. Ważny przełom dla każdego młodego człowieka. I w tym środowisku to było autentycznie mocno przez nas i też przez nauczycieli widzieliśmy to przeżywane. Nikt nie przechodził obojętnie wobec tych spraw. To było dzisiaj, jak na to patrzę z tej perspektywy właśnie już 40 lat i też jako historyk, uświadamiam sobie, jak ważne to było dla nas wszystkich wtedy. No właśnie, było ważne. Młodzi ludzie potrafili się pokłócić o takie rzeczy. Dzisiaj chyba nie bardzo nawet wiedzą tacy przeciętni piętnastolatkowie, o co chodziło w porozumieniach sierpniowych. Jak im o tym mówić, skoro na przykład takie postulaty jak zaliczenie pylicy do chorób zawodowych, które wtedy było bardzo ważne, no dzisiaj przeciętnego nastolatka raczej mało obchodzi. No tak, o ile nie pracuje na kopalni, ale to pokazuje też, jak daleko tamten system nie liczył się z człowiekiem, skoro chorobę tak powszechną, jak
pylica wśród pracowników kopalń, wśród górników. Lekceważył, bagatelizował, nie brał odpowiedzialności za stan zdrowia, a to jest tylko, powiedziałbym, wierzchołek góry lodowej, ilustrujący sposób traktowania człowieka. Jak już mówimy o pylicy, to warto też wspomnieć o innym postulacie i innym punkcie porozumienia Jastrzębskiego, jak go nazywamy, mianowicie o systemie czterobrygadowym, od którego szczęśliwie właśnie dzięki strajkom Solidarności, jeszcze wtedy nie Solidarności, się górnictwo i górnicy i ich rodziny uwolnili, a to był system morderczy dla życia społecznego i rodzinnego w szczególności. To był system, w którym się pracowało 6 dni, a 2 były wolne, ale to nie oznaczało, że to postępowało, czyli pracowałem od poniedziałku do soboty, wolne miałem niedzielę i poniedziałek, po czym pracowałem do niedzieli i wolne miałem następne 2 dni, a więc poniedziałek i wtorek. I to w żaden sposób nie korelowało się z rytmem tygodniowym dni wolnych, chociażby tylko samej niedzieli. I mój dzień wolny jako pracownika kopalni rozmijał się z dniem wolny reszty mojej rodziny. Tylko gdyby teraz zapytać przeciętnego młodego człowieka, to on powie, że mu to przypomina system pracy w korporacji. Bo dla wielu młodych ludzi wolna sobota czy wolna niedziela to nie jest już oczywistość. Wręcz przeciwnie, to jest na przykład rzecz, z której potrafią zrezygnować po to, żeby na przykład mieć lepszą pracę albo więcej zarobić. To jak w takim razie uświadomić im, że to, o co walczyła przyszła Solidarność, było ważne także dla nich? To pokazuje, że postulaty strajkowego lata 81 roku są wciąż do zrealizowania. A wręcz, gdy mówimy o wolnych sobotach, a w sumie już w tej chwili nawet o wolnych niedzielach, to przykro to powiedzieć, ale pod tym względem mamy regres. Daliśmy sobie jako społeczeństwo wmówić, że nie da się zorganizować życia społecznego i jednocześnie zarabiać, nie gwałcąc tej świętości, jaką jest niedziela. To ja mam jeszcze pytanie w takim razie o to, jak postrzegać dzisiaj dziedzictwo Solidarności, bo tak naprawdę jak młodzi ludzie, bo o tym chcemy dzisiaj rozmawiać, gdzieś tam próbowaliby cokolwiek przenieść do swojego życia, to jak sobie wpiszą w wyszukiwarkę, ja to sprawdziłam, polityczne dziedzictwo Solidarności, to tak naprawdę jeżeli nie liczymy lewicy, to wyskakują wszyscy, bo i Borys Budka mówił, że chce obiecać nową energię, nową platformę i nową Solidarność. I on się czuje dziedzicem Solidarności, a jeżeli weźmiemy taką postać, która będzie w opozycji totalnej do niego, no to na przykład minister Piotr Gliński sam siebie określa jako skromnego człowieka Solidarności. Dla pana, panie dyrektorze, to jest dowód na to, że Solidarność łączyła wszystkich, czy raczej, no, że mamy problem z tym dziedzictwem? Nie, taka była Solidarność. Taki był ruch, który zrodził Solidarność w 1980 roku, ponieważ on zjednoczył bardzo różne środowiska, ludzi o bardzo różnych poglądach i zapatrywaniach. I wydaje mi się, że to, co możemy uznać za największe dziedzictwo Solidarności, oby trwało jak najdłużej, to przełamanie takiego przekonania, przełamanie, którego dokonało tamto pokolenie, takiego stereotypu myślenia, że nic od nas nie zależy, że ważne decyzje dotyczące społeczeństw i państw podejmują jakieś bliżej nieokreślone, wysoko ulokowane siły. A Solidarność, rewolucja Solidarności, bo tak wolę to nazywać, pokazała, że nie ma spraw przegranych. Wszystko, o wszystkim decyduje tylko to, jak bardzo tego chcemy, jak bardzo potrafimy się wokół
tej sprawy zjednoczyć, czyli jak bardzo potrafimy być solidarni. I w tym znaczeniu ja uważam za prawdziwe jedno i drugie z tych, jedną i drugą z tych przytoczonych przez panią deklaracji. A nie sądzi pan dyrektor, że trochę nam brakuje w dzisiejszym społeczeństwie, które jednak skupione jest trochę na podziałach, takiego właśnie solidarnego współdziałania? Ale tamta solidarność nie była aż taka uładzona, że wszyscy myśleli tak samo. Ale tak chcemy często o niej myśleć, że to był taki monolit trochę. Tak, owszem, ale wystarczy posłuchać tych najwybitniejszych wówczas, najbardziej wpływowych liderów, jakbyśmy ich dzisiaj nazywali, chociaż oni siebie tak wtedy nie nazywali. Jak mocne były między nimi różnice zdań, jak mocno się potrafili ścierać na różnych forach nowo tworzonego związku. I może istotą nie jest to, że i najważniejsze nie jest to, że jesteśmy podzieleni, tylko to, że wciąż potrafimy ze sobą rozmawiać. I jeśli tak rozumiemy dziedzictwo Solidarności, a tamto pokolenie pokazało, że to jest możliwe, to jest okej. To znaczy, że zachowujemy to dziedzictwo Solidarności. Jeszcze jedno ważne dziedzictwo do zachowania. W nocy z 19 na 20 sierpnia wybuchło 100 lat temu dokładnie drugie powstanie śląskie. To bezdyskusyjnie ważna data na Śląsku, ale gdyby pan dyrektor miał przekonać, dlaczego ważna data dla Polski, bo to było bardzo krótkie powstanie i właściwie miało na celu tylko likwidację policji, żeby powstała policja plebiscytowa i to był główny postulat. To było powstanie, które miało bardzo realistycznie określone cele, powiedziałbym cele taktyczne, tak jak pani powiedziała, likwidację Policji Bezpieczeństwa, tak zwanej ZIPO. Natomiast musimy patrzeć na całą historię 1918-1922 na Górnym Śląsku jako pewien ciąg zdarzeń bezpośrednio ze sobą powiązanych. I w ten sposób, patrząc na drugie powstanie, łatwo zrozumieć, jak ono było ważne w kontekście przygotowującego się, zbliżającego się plebiscytu. Jak ważne było to poczucie sukcesu dla trzeciego powstania, bo ono udowodniło pewną sprawność siły polskiej, skuteczność działań. I w tym sensie można patrzeć też na trzecie powstanie śląskie, dzięki któremu wynik plebiscytu został istotnie skorygowany. Dzięki temu Polska otrzymała 1/3, ale za to tej bardzo uprzemysłowionej części Górnego Śląska. Myśli pan dyrektor, że będzie kiedyś takie świętowanie ogólnopolskie, jak na przykład, nie wiem, rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, że dojdzie do takiej świadomości? Czy ona w ogóle jest potrzebna w Polsce? Mam takie marzenie, żeby rocznica powstań śląskich, chociażby rocznica trzeciego powstania, albo być może rocznica objęcia części Górnego Śląska w 1922 roku stały się wydarzeniem i żeby towarzyszyły im uroczystości nie tylko na Śląsku, ale żeby stała się wydarzeniem ogólnopolskim, bo takim w istocie była. Tak jak powiedział w którymś momencie, bodaj rok temu, prezydent Andrzej Duda, przyłączenie części Górnego Śląska oznaczało awans dla Polski. Tak w istocie pod względem gospodarczym trzeba na to patrzeć. Jeszcze jest trochę czasu do tych obchodów wybuchu rocznicy, setnej rocznicy trzeciego powstania śląskiego, tymczasem setna rocznica wybuchu drugiego powstania śląskiego. O tym, o 40-leciu Solidarności rozmawialiśmy dzisiaj z panem doktorem Andrzejem Schneiderem, dyrektorem Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Rozmowa poranka. Radio M 107,6 FM.